W najnowszym odcinku podcastu Moni Estacja zapraszamy was na niezwykłą podróż transformacji, którą przebył Paweł, nasz współprowadzący, który z sceptycznego obserwatora stał się świadomym uczestnikiem swojego życia, otwierając się na głębokie nauki i rozpoczynając drogę do duchowego oświecenia. W tym wyjątkowym odcinku dzielimy się inspirującą historią Pawła, która może stać się przewodnikiem dla wielu z nas. Odważył się on postawić pytania, szukać odpowiedzi, i ostatecznie odnalazł drogę, która zmieniła jego sposób postrzegania siebie i świata. Co was czeka w odcinku? Paweł opowie o swojej drodze od sceptycyzmu do przebudzenia duchowego, która otworzyła serce na głębsze zrozumienie rzeczywistości. Przyjrzymy się, jak zrównoważony rozwój na płaszczyznach ciała, Umysłu oraz ducha wpływa na naszą podróż życiową i oświecenie. Podzielimy się wskazówkami, jak każdy z nas może rozpocząć lub pogłębić własną ścieżkę rozwoju, skupiając się na harmonii między ciałem, umysłem a duchem. Jak zawsze zapytamy Neville'a, tym razem o istniejące obszary rozwoju człowieka. Dla kogo jest ten odcinek? Dla każdego, kto kiedykolwiek zastanawiał się nad głębszym sensem życia, dla poszukujących sceptyków, a także tych, którzy są na drodze duchowego rozwoju. Niezależnie od tego, gdzie obecnie jesteście na swojej ścieżce, ten odcinek z pewnością dostarczy Wam wartościowych wglądów i inspiracji do dalszego poszukiwania i rozwoju. Niech ten odcinek będzie przestrzenią dla refleksji, inspiracji i wzrostu. Czekamy na Was z niecierpliwością. Cześć, witajcie, dobry wieczór, witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, no, czekaliśmy na ten odcinek, a właściwie to mamy nadzieję, że Wy czekaliście całe dwa tygodnie. No i cóż, ta przerwa była potrzebna, moi drodzy, ponieważ mamy dla Was bardzo ważną informację, a mianowicie taką, że nastąpiła pewna przemiana. Umarł sceptyk, a narodził się nowy, przebudzony człowiek. We własnej osobie. Paweł, miło mi bardzo. Cześć, bardzo się cieszę. E, ja nazywam się Paweł Sys i jestem szczęściarzem, że mogę razem z Monią prowadzić ten podcast i, e, i robić te wszystkie wspaniałe rzeczy, tak jak Założeni.pl, tak jak nasze publikacje i, i sukces książki Moniki. To też jest takie nasze wspólne dzieło. I e, wiadomość dla was jest taka, że... E, wszystkie twoje pragnienia i wszystkie nasze pragnienia manifestują się w różny sposób i czasami w bardzo nieprzewidywalny sposób. Natomiast szczęściem jest to prawdziwym, kiedy finał tej manifestacji właśnie jest taki, jaki chciałbyś, żeby był. I w naszym przypadku tak właśnie jest. Utwierdziło nas tylko to w tym przekonaniu, że idziemy dobrą drogą, że to co robimy ma wartość. I to, co robimy, też ma duże znaczenie dla nas samych. Tak więc, yy, witajcie bardzo serdecznie. Jeszcze raz, e, bardzo mi miło. E, żegnamy sceptyka i, drodzy państwo, e, od dzisiaj, od tego odcinka, e, jako dwie przebudzone i świadome osoby, będziemy prowadzić dla was podcast pod tytułem Moniestacja. Witamy serdecznie. Cześć, kochani. <gryw> A już się rozgadałeś. Stęskniłem się za tym mówieniem. Dwa tygodnie jak wieczność. Mm, dokładnie. Pewnie się, być może się ktoś zastanawiał, co się działo, dlaczego nie było odcinka kolejnego. E, może z, kiedyś Wam zdradzimy szczegóły tej przemiany. E, natomiast informacja na taka najważniejsza jest taka, że jesteśmy teraz na dobrej dobrym torze. E, jeszcze bardziej rozpędzeni, jeszcze więcej pomysłów, jeszcze więcej dobrej energii. E, no i spodziewajcie się tego, że będzie po prostu wystrzał, żeby nie powiedzieć, wytry. <laughs> tych, tych. Ja takie mam wrażenie, że my jechaliśmy rozpędzonym pociągiem i ktoś nam nie przełożył tego toru, tego, wajchy, wajchy waj po prostu i, <laughs> i się wpierdziliśmy w jakąś zaspeś tak, <laughs> po drodze. Tak, tak to wyglądało. No, natomiast teraz tam już motorniczy, czy tam, nie wiem, jak się nazywa ten, co steruje pociągiem, nie mam pojęcia, ale tam dołożono już tego węgla do tego parowego pieca i teraz na, na, nabieramy prędkości. I pędzimy prawie że z prędkością światła, po to, żeby nieść Wam dobre wieści, dobre, dobrą nowinę, i żeby Wam też dać to przesłanie, takie bardzo ważne i najistotniejsze, że słuchajcie, źródło szczęścia jest w każdym z nas, w każdym z Was, i tylko i wyłącznie tam znajdziecie źródło swojego szczęścia. To jest po pierwsze. A po drugie mamy nadzieję, że przez to, co robimy, jak największa ilość ludzi się zwyczajnie przebudzi i zacznie świadomie. Kreować swoje życie. Bo to jest coś pięknego. To, jest, to są takie przykłady, manifestacji, które, które szokują wręcz, nie? Że, że może szokują, się. szokują, ale to y, dlatego, że my nie jesteśmy nauczeni patrzenia w ten sposób po prostu na to wszystko, co się dzieje w naszym życiu. Bo jak żyjemy, jako, jako śpiący ludzie, to dużo różnych niefajnych rzeczy i fajnych się dzieje, ale nie zdajemy sobie sprawy z tego, że my sami to kreujemy. Ale jak już mamy tą świadomość, no to. Uu, uu. Dzieją się cuda. <laughs> Dzieją się cuda, dokładnie. Ale co nie znaczy, że same dobre rzeczy się dzieją, bo dzieją się też takie, które nas muszą jakby tak trochę znokautować, żeby zdać sobie sprawę, że idziemy w takim kierunku właśnie tego prawdziwego, prawdziwej manifestacji, tej najlepszej. Bo jak wspominaliśmy wcześniej w którymś z odcinków podcastu, że najpierw trzeba wylać te fusy ze szklanki, żeby tam nalać właśnie tej czystej wody, nie? Tak, to właśnie. Dokładnie wybrana. tak. No, mi się też przypomina ta historia pewnej kobiety z jednej z książek Neville'a Godarda, ale teraz nie pamiętam, która to była. Mm, ta historia kobiety, która miała zepsuty dach. Pamiętasz, tak może wspólnie mhm. ją opowiedzmy, że ja może. Zepsuty za... dach i. Yy... Zepsute radio, czy one było za ciężkie? No, coś było z nim nie tak. Było no, coś no, nie mąż tak. Mąż miał nie, cisnące buty, niewygodne. Dokładnie, no i jakby tam się, się można domyśleć, w domu nie przelewało. Więc krótko mówiąc, nie było finansów na to, żeby ten dach naprawić, żeby zmienić radio na takie lepsze no i żeby mąż miał te buty takie, które będą mu służyły dobrze. Ale ta pani ciągle sobie ciągle afirmowała i wizualizowała sobie ten stan. Ona podnosząc to ciężkie radio, które było jakieś niewygodne, toporne i też nie grało najlepiej, mówiła sobie o tym i wizualizowała, że to jest to wspaniałe radio, że ono jest. Leciutkie i w ogóle wygodne, mimo to, że było nadal tym radiem, którego, które chciała wymienić, ale jakby zwracała się nawet do niego w ten sposób, tak? tak? Też aktywnie prowadziła tą wdzięczność, czyli była wdzięczna za nowy dach, mimo to, że on nadal przeciekał. No i teraz, moja, opowieść, co się zdarzyło, pamiętasz? E no. Co zdarzyło się włamanie do ich domu? Został doszczętnie okradziony, i się okazało, że y, ta manifestacja przyszła w trochę dziwny i, i nieoczekiwany sposób. Bo my oczekujemy czasami, że to przyjdzie łagodnie i że spadnie nam to wszystko, ta cała manna z nieba gdzieś i się pojawią te rzeczy, które wizualizujemy w inny sposób. A tu się okazuje, że jest włamanie, splądrowane mieszkanie. No ale nie zmienia faktu, że jednak ta manifestacja nastąpiła, bo. Ta pani otrzymała tak duże odszkodowanie, że była w stanie sobie naprawić ten dach, kupić mężowi nowe buty i wspaniałe radio i jeszcze zostały pieniądze na inne rzeczy. Mhm. Dokładnie, czyli, czyli na pozór coś, co wydawałoby się jakąś tam nieszczęściem, jakąś mhm. tragedią, że ktoś, wiesz, w ogóle włamał się do twojej chaty jakiś obcy człowiek w niej był i pozabierał ci różne rzeczy. E, wydaje się mm, no, czymś takim trudnym do zaakceptowania i jakby trudno zobaczyć w tym coś dobrego. Natomiast e, finał był taki, że w związku właśnie z tą sytuacją e, zmanifestowały się te jej pragnienia tak naprawdę. Mhm. Nie? No to też jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, jak zareagować na sytuacje, które nie są fajne, bo miło nam się reaguje na coś, co przychodzi w taki łagodny sposób i przyjemny, ale jak przychodzą nieprzyjemne rzeczy, to właśnie od naszej reakcji zależy, jak to się dalej potoczy. Ty, Monia, ja tak siebie teraz słucham, jak gadam, nie? I mam takie wrażenie, że po tej przemianie, to ja mam taki cieplejszy i jaśniejszy głos, taki rozjaśniony bardziej. Co myślicie? coś taki normalny teraz, uduchomiony. O, kurczę. Naprawdę. I co myślicie? Jak wam tam? Macie jakąś różnicę Głosem posłuchajcie, jak tam. Dajcie znać. Jakaś <gry> zmiana jest taka, nie? Na, taka, na plus oczywiście, że tak. E, no dobrze, słuchajcie. Em, mamy jeszcze tak, mamy wiele kwestii, którymi chcemy się z wami podzielić, ale takie przemyślenia nasze i y, 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 jaki wynik różnych dyskusji i rozmów y, z ostatniego czasu y, na taki temat, że ciężko czasami się połapać i ciężko jest. Y, y, przesiewać różnego rodzaju informacje jak ktoś jest już przebudzonym albo w ogóle szuka informacji na temat rozwoju czuje że coś jest nie tak i gdzieś jest jakaś wiedza którą jej potrzebuje żeby móc przejąć kontrolę nad tym swoim życiem to szukając tego tak po omacku na własną rękę w internecie tak powiedzmy czy na YouTube czy chociażby przez wyszukiwarkę Google no to jest tego dosyć sporo i trudno jest czasami skategoryzować tą wiedzę wiesz w sensie takim że jest sporo tych wątków i mówi się o oświeceniu mówi się o rozwoju duchowym rozwoju osobistym o świadomości o o, o no, podświadomości, podświadomości nad, tak, dokładnie o polu uważności <laughs> i tak dalej i jakby wiesz im dalej wchodzisz w ten las tej tej wiedzy z takiej nawet czasami szczątkowej to tym się bardziej gubisz w tym wszystkim, nie? No bo i jakby ja tak miałem właśnie przez ostatni czas, że jakby mówię, kurczę, jakby, no okej, okay, jakby jestem na to wszystko otwarty, wtedy jeszcze jako sceptyk oczywiście, ale mimo wszystko pragnąłem tej wiedzy i chciałem się dowiedzieć więcej i ja się sam w tym wszystkim trochę pogubiłem, nie? Bo, e, bo nie, nie wiedziałem, jak mam sobie to poukładać. No i doszedłem do pewnych wniosków i po naszemu, czyli według Moniki i Pawła e, ustaliliśmy taki podział Dajcie znać, czy się z nami zgadzacie Czy macie inne poglądy na ten temat Bo też jesteśmy otwarci do dyskusji Oczywiście z wami Musimy założyć, że my jesteśmy Jakby każde ja Czyli moje ja i twoje ja I Moniki ja Jakby złożone jest z takich trzech elementów podstawowych Takich, tak? Żebyśmy to tak uprościli na początku Że są te trzy podstawowe elementy Pierwszym elementem, takim oczywistym Jest nasze ciało Czyli można powiedzieć, że jakby niektórzy nazwą go opakowaniem. Awatarem. <grym>. Niektórzy nazwą też to jakąś taką, nie wiem, powłoką na ten czas, kiedy jesteśmy tutaj na ziemi, w tym życiu i tak dalej. Ciałem fizycznym. Dokładnie. różnie się. Tak, można, można mówić na, o tym wiele, na wiele sposobów, ale no, głównie chodzi nam o to, że jest to nasze ciało. Więc tutaj moglibyśmy dodać do tego stwierdzenie, że aby rozwijać ciało, to się rozwijamy fizycznie, czyli dbamy o kondycję tego ciała. Mówimy tu o różnych aktywnościach sportowych, o, o jakimś tam relaksie. O, no, nie wiem, fitness, jogging, siłownia i tak dalej. Nie? jakby to, to wszystko, co też jest promowane jako, jako taki rozwój i życie w zdrowiu, chociażby, tak? No bo jakby nie było, od kondycję tego ciała warto zadbać, no bo ono nam powinno przez ten czas, kiedy Ale jesteśmy też na, na ziemi, służyć. Nie Bo o to chodzi, że czasami dajemy się w taką e, klatkę wcisnąć, że my musimy już tak na tej siłowni wyciskać i już mieć takie muskuły i w ogóle wszystko. To o to chodzi, żeby po prostu m, słuchać swego ciała i kiedy ono mówi no stop, wypauzuj, odpocznij, już nie napinaj tych mięśni tak mocno, teraz sobie pomedytuj, albo idź na spacer, albo idź na rower, to właśnie o to chodzi, żeby słuchać swojego ciała, bo to hmm. chodzi w tym naszym rozwoju i w tej świadomości takim, i tej, mm, tym przebudzeniu, bo dużo osób jest w tej klatce, że na, no, przeciąża swój organizm i to bardzo mocno. O co twoje ciało mówi w momencie, kiedy ci wyskoczy prysz na nosie? Hmm. Że coś nie takiego zjadłam, chyba. Oj, piękna, za dużo cukru. Albo tak naprawdę nie chcę. Ale ja nie mam pryszczy na nosie. Ty nie masz? Ale nie, nie ja to tak sobie wymyśliłem. Nie miałam i nie pamiętam, kiedy miałam. I nie ja, mam. Ja miałem kiedyś. Ale żeby, bojasły, tak, bo ja coś tak potwierdzam, Monika nie ma pryszczy na nosie. Nie wiem skąd takie pytanie, ale. Bo na przykład zobaczcie, na przykład jesteś gdzieś zaproszona i nie chcesz tam iść. Yy, przyjęłaś zaproszenie, bo masz takie zaprogramowane, że na przykład nie chcesz komuś sprawić przykrości i nie odmówisz mu, a jakby twoja świadomość wie, że nie chcesz tam być. No i wywala ci pryszcza, czyli jakby daje ci taki powód do tego, żeby tam nie iść, na przykład? nie? Bo to jest taki no, wielki. Ale gorączki, albo jakieś inne rzeczy. No. Mm, mm, tak, to organizm zareaguje. Dokładnie. I w ten sposób właśnie przechodzimy do, tej, do, do tego drugiego elementu, z którego się składa nasze ja, czyli do naszego umysłu. Umysłu, który tu musimy dodać, jest częścią, mniejszą częścią świadomości, tak? A jeżeli mówimy o świadomości, to musimy jeszcze wspomnieć o tym, że jest świadomość, jest podświadomość nadświadomość i, świadomość. i nadświadomość. Tak, Powiedzmy, tak, nie będziemy tego omawiać tak szczegółowo, bo wydaje mi się, że jakby w, w kwestiach różnic między tymi świadomościami, to musimy się też sami jeszcze troszeczkę doszkolić i e, kiedyś pewnie do tego wrócimy, ale żeby jakby zobrazować i ująć cały ten wątek rozwoju, to, to do tego nam to wystarczy. Czyli tym jednym elementem podkreślę jeszcze raz i wrócę do tego, jest to ciało. Następnym umysł i świadomość, tak? Gdzie jeszcze warto podkreślić to, że umysł sam w sobie nie doświadcza. Czyli to, co czujemy, to czego doświadczamy, doświadczamy poprzez świadomość, tak? A z kolei jakby przez świadomość też jakby wysyłamy sygnały do umysłu, które też steruje naszym ciałem i wpływa na nasze ciało. To to właśnie Dlatego tak to działa, jak mówiliśmy o tym pryszczu czy gorączce, e, że twoja świadomość w taki sposób reaguje i, i ma moc wpływania na twoje zewnętrzne ciało, e, że to się manifestuje, to się dzieje naprawdę, tak? że Aha. jest jakiś efekt, który jest e, namacalny, wizualny i tak dalej, tak dalej. No i mamy dwa elementy, a trzecim elementem jest tak zwany, można powiedzieć łatwo, duch. E, przez różnych y, mistyków y, oświeconych, mędrców, nazywany w różny sposób. E, moja, jakie tam były. E, Neville Goddard tego ducha y, nazwał, że to jest. No to jest Bóg, tak? Tylko mm. w takiej formie takiej naszej wyobraźni. Ta istota boska jakby. Taka tak, nasza, ta istota tak? boska. Mm. No to się różnie nazywa. No to jest mm. wyższa jaźń. Mm. Y, nasze wyższe ja. Ja jest. No mm. tak różnie się na to mówi, więc no, każdy ma swoje nazewnictwo. Bóg kojarzy nam się tak bardziej z religią, ale generalnie coraz więcej osób poza religijnych używa też tego sformułowania, ale mm. tak naprawdę no to chodzi o to nasze wyższe ja, które no, stworzyło to jest Wszystkim, który, co nas otacza, i nami, i, i wszystkim wokół. Tak, David Hawkins nazywał to e, e, jaźnią przez Wielkie J. Jod. Tak, dokładnie. E, więc, jeżeli mamy te trzy elementy, z którego się składamy, em, Oczywiście każdy z tych wątków będziemy rozwijać w następnych odcinkach, bo one są na tyle szerokie i na tyle bogate, jakby wiedzę, że nie jesteśmy w stanie teraz omówić tego szczegółowo. Dlatego obiecujemy, że wrócimy. Natomiast dzisiaj skupimy się właśnie na tej kategoryzacji tego naszego rozwoju, tak naprawdę w drodze do szczęścia. Zapraszamy na założeni.pl. Zanurz się w świat, gdzie Twoje marzenia stają się rzeczywistością. Odwiedź stronę założeni.pl, gdzie magia słowa łączy się z mocą wyobraźni, a każdy krok przybliża Cię do życia, o jakim zawsze marzyłeś. Odkryj bogactwo darmowych treści, które pobudzą Twoją świadomość i zaprowadzą Cię na szczyty możliwości. Artykuły, podcasty, inspirujące wideo wszystko to czeka, by rozpalić w Tobie iskrę przebudzenia. A kiedy zechcesz zgłębić tajemnicę serca, książka Manifestacja Miłości w 11 krokach autorstwa Moniki Marat stanie się Twoim przewodnikiem. Ta wyjątkowa publikacja krok po kroku odsłoni przed Tobą sekrety manifestowania miłości w życiu. Dostępna już teraz na założeni.pl. Nie czekaj na znak z gwiazd. Zrób pierwszy krok ku przemianie założeni.pl, bo każdy z nas jest twórcą własnej rzeczywistości. Poczuj moc swojej wyobraźni i zacznij tworzyć życie pełne miłości już dziś. Więc jeżeli chcemy zadbać o nasze ciało, no to idziemy w ten rozwój fizyczny. Poprzez rozwój fizyczny mamy na myśli właśnie różnego rodzaju aktywności, sporty. I tutaj, jeżeli mielibyśmy wskazać kogoś, kto miałby nam w tym pomóc, no to byśmy wskazali e, trenerów fitness, tak? Mm. E, trenerów personalnych, e, trenerów na siłowni, czy w ogóle trenerów sportowych, tak? A też trenerów takich żywieniowych, mm. tak? Które dietetyków, się, tak? Dietetyków, którzy się zajmują też tą stroną taką... Wiecie, no paliwem, paliwem, no paliwem może. No właśnie, tak, 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 no, tak, no bo to, to nasze ciało mm. musi być odpowiednio, odpowiednio mieć paliwo, żeby mogło funkcjonować dobrze mm. i też dobrze na tej siłowni pracować. Tak. My oczywiście o nikim nie mówimy źle i nie będziemy mówili źle, ale mamy taką Radę dla Was, e, tak po cichu, że słuchajcie, jakby wam jakiś dietetyk mówił, że macie jeść minimum 6 razy dziennie, to tak na wszelki wypadek pójdźcie jeszcze do innego. <słuch> No, ilu dietetyków, tyle różnych form i tych diet. No, najważniejsze, żeby posłuchać siebie, tak naprawdę, bo my idziemy czasami za tymi dietetykami, a potem się okazuje, że wpadamy taką matnię i, i niestety efekty jojo z tego wychodzą. Tak, są, są różne szkoły tak i, i jakby y, ludzie promują różnego rodzaju y, diety i, i sposoby żywieniowe, czy nawyki żywieniowe. Natomiast y, nie będziemy oceniać, bo to nie o tym jest ten odcinek i w ogóle nie o tym jest też nasz podcast, tak? Ale z naszego doświadczenia, takiego prawdziwego życiowego, możemy Monia powiedzieć, że y, my y, preferujemy, i ja powiem teraz za siebie, Monia, ewentualnie za siebie potwierdzisz albo nie, ale ja się najlepiej czuję wtedy, kiedy zjadam maksymalnie trzy posiłki dziennie, a czasami nawet mniej, bo to może być dwa, a czasami jeden, i kiedy stosuję tak zwane okno żywieniowe, czyli intermittent fasting. Mhm. I czyli to polega na tym, jeżeli ktoś nie zna tematu, że 8 godzin w ciągu doby możesz w tych 8 godzinach jeść, a przez resztę, czyli te 16, 16 godzin, nie jesz. Mhm. Wtedy jest woda, kawa i tak dalej. Nie? Tam bez cukru oczywiście, bez mleka. I wtedy jesteś naprawdę pełen energii. Nie męczy cię jedzenie, nie masz jakiś tam. Nie czujesz się zmęczony czy ociężały po tym jedzeniu. Jest po prostu energia. I z tego Piesz jedzenia. To jest w ciągu tych 8 godzin, nie? No tak, Czym no tak. się no. tam napychasz, nie? Nie eklerkami, hmm. tylko jakimś białkiem. Albo... Dobra, przyznam się. Monia przyłapała mnie ostatnio, że ja bym kryjomu eklerka. A on mówi, że się dobrze odżywia, no nie wierzę. A miałem chwilę słabości, musiałem zajeść stres. Ale nie no, czasami jest tak, że my nie możemy walczyć ze sobą. Jeżeli mamy ochotę na coś, tak naprawdę taką wielką ochotę, mm -hmm. no to to wszystko jest po to, żebyśmy sobie sprawiali jakąś przyjemność i temu ciału też ten smak dawaj tego, czego naprawdę pragniemy. Mm -hmm. To nie znaczy, że mamy jeść to codziennie, ale od czasu do czasu no, nic nam nie zaszkodzi, jeżeli będziemy to robić rozsądnie, prawda? No tak, dokładnie. I tutaj jakby. Wybaczam ci tego eklera. <grym> Dzięki. Dobra. Następnym razem wezmę dwa dla Ciebie też. Nie pogardzę. Okay. No i właśnie tutaj, Monia, to co ty powiedziałaś, bo to też zmusza do pewnej refleksji i takiego zastanowienia się nad, nad tym, czy dwie idee jakby się tutaj nie gryzą albo nie dochodzi do jakiegoś zgrzytu, bo ja swojego czasu i nadal jakby szanuję pracę braci rodzeń i oni przed, otworzyli przede mną w ogóle jakby. Cały świat jakby i, i to e, całą wiedzę pozyskałem z tego, czym jest to jedzenie, które, które pakujemy w siebie, i tak dalej. E, więc uznałem ich za autorytet jakby w tej kwestii e, i, i nadal uważam, że robią super robotę. Oni, jeżeli ktoś nie zna, to my zapraszamy na kanał Braci Rodzeń, i żeby posłuchać, zapoznać się, bo to naprawdę są fajne treści. Na pewno wam krzywdy nie zrobią. No, głównie chodzi o to, żeby odstawić węglowodany, odstawić cukier, co też, który też jest węglowodanem, oczywiście stosować te okno żywieniowe, i tak naprawdę to, to, już, jakby, to już jest dużo. Nie? Zastosowanie takich prostych, takich prostych zasad. Natomiast kłóci się to troszeczkę ten pogląd z rozwojem, o którym my mówimy, i o konkretnie też o prawem założenia. Tak, z prawem założenia, bo według prawa założenia my możemy. Założyć, że wszystko to, co spożywamy, nam, nam służy. <laughs> Dokładnie. Więc i, i był taki wywiad. Paula Wojtowicz z Królowych Manifestacji prowadziła takiego live'a z dziewczyną, ja nie, przepraszam, ale nie pamiętam. Ojku, yy, może Wam napiszemy, damy. Nie pamiętam też imienia. Może Wam, jak będziecie chcieli tego live'a obejrzeć, to po prostu wbijajcie na grupę do Pawli, na Królowej manifestacji. Natomiast ym, tam był taki live, y, gdzie y, dziewczyna opowiadała swoją historię, y, która y, no, towarzyszyła jej spora nadwaga przez długą część życia próbowała różnych diet, różnych wysiłku i ćwiczeń i, i jakby nie przynosiło to efektów, a jak przynosiło to tylko na chwilę, zaraz był efekt jojo. I ona jakby dawała żywe świadectwo na to, że poprzez zmianę programowania przekonań o jedzeniu Schudła bardzo dużo. No i 35 kilo chyba. Tak, z tego, 35 kg to naprawdę sporo. Nie? To, to... No tak, z tego co kojarzę, 35. To Ale jest, to, to był fantastyczny odcinek, naprawdę. I mm. ja byłam pod wielkim wrażeniem pracy mentalnej tej dziewczyny. Jak ona mm. się skupiła właśnie na tym, że jedząc hamburgera czy hot doga, mówiła, że to jej służy. Mm. Działa dobrze na jej organizm i tak dalej. Więc ta zmiana przekonań bardzo zmieniła jej podejście do żywienia. Więc, jakby, organizm nie walczył z tym wszystkimi też, jakby um, to, co zjadała, nie czuła wy, wyrzutów sumienia, bo to najczęściej nami tak kieruje. Ja kiedyś, jak m, pamiętam, że próbowałam się odchudzać i mm. mam na jakieś takie ścisłe diecie, i tam zjadłam coś spoza tego planu całego, to miałam takie wyrzuty sumienia. Sama siebie karciłam za to, że ja to zrobiłam. A to nie o to chodzi. Bo tak, bo to poczucie winy nigdy nie jest dob nie, dobrym. Nie, w ogóle. To dobrym, nas tak. dobija po prostu i powoduje, hmm. że mamy te efekty i tak dalej. Także tutaj to naprawdę praca mentalna we wszystkim, co chcemy w życiu osiągnąć. No, ja pamiętam, że ona mówiła też o krokietach i o pierożkach. Yy, ja wtedy tak mówię, Jajku, jak ja bym zjadł takiego pierożka. <laughs> Ale... Ale tak, ona jest żywym świadectwem na to, że ona się przeprogramowała po prostu, przeprogramowała swoje przekonania o jedzeniu, wyzbyła się poczucia winy, które ją wpędzało jakby w te niskie stany świadomości, tak by, i ten, ta energia jakby była jakby bardzo niska u niej, i to powodowało i to manifestowało się właściwie w, tym, w jej ciele, jakby tak naprawdę, mhm. tak? w samym poczuciu. Słuchajcie, czy ktoś z Was miał taką sytuację? Ja jestem przekonany, że prawie każdy miał taką sytuację, że się że czegoś się bardzo chciało zjeść, bardzo pragnęłeś, pragnąłaś zjeść jakąś konkretną rzecz, danie i tak dalej. I w końcu zaspokoiłaś, jakby to pragnienie, czyli zjadłaś, nażarłaś się tego <grym> i potem usiadłaś i prawie że się ryczało, bo jej ku po co ja to jadłam, w ogóle nie. E, więc taki stan i takie myślenie wprowadza cię w, w, w choroby e, albo w nadwagę i nie służy. A nawet jeżeli zaspokoisz to swoje pragnienie, nawet w postaci hamburgera, tych pierogów, czy krokieta, czy pizzy, nieważne, czy czekoladki, czy czekoladki ale nie wpędzisz się w to poczucie winy i przeprogramujesz swoją świadomość na to, że to ci służy, to jest dla ciebie zdrowe i od tego nie tyjesz, albo nawet nie, tego też nie można mówić, że się nie tyje, po prostu tego. Wszystko nam służy Po prostu, prostu na wszystko rozumiem. nam służy, tak, mhm. dokładnie. Więc, więc właśnie, to jest takie ciekawe, ciekawe zagadnienie, którego dzisiaj na pewno nie rozwiążemy, bo z jednej strony mamy takie podejście, powiedzmy, kliniczne, bracia rodzeń są lekarzami, więc oni też mają to, co promują. Jakby popierają. Badaniami. Badaniami mm -hmm. tak, i swoim, swoją też pracą, tak naprawdę, z ludźmi, bo oni mają. I wiedzą. Tak, wiedzą i oni, i tak, oni mają bardzo dużą społeczność, i tam jakby mają też świadectwa tego wszystkiego, że to działa. Oni od, odwracają cukrzycę i tak dalej. I szacun dla nich wielkie brawo. Ja bym kiedyś sobie życzył i mam takie marzenie, bo myślę, że. Ten wątek możemy rozwiązać tylko i wyłącznie podczas rozmowy z Braćmi Rodzeń. Więc ja od dzisiaj składam takie oficjalne moje pragnienie, i które będę afirmował i będę wizualizował sobie to, jak razem z Braćmi Rodzeń nagrywamy odcinek właśnie na ten temat. Mhm, I może wtedy. <laughs> ja też ich bardzo lubię, więc no jestem za. Więc może wtedy rozstrzygniemy, a może się okazać, że to może spółkać ze sobą też. Ja, jakby, ja w ogóle lubię takie zagadnienia, gdzie jakby. Rozwiązanie nie jest oczywiste, gdzie mielibyśmy wskazać na przykład na jedno lub drugie, co jest lepsze, co gorsze. Ale ja najbardziej lubię wtedy, kiedy się okazuje, że jedno i drugie może ze sobą współgrać w, 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 ku dobru, jakby, tak? Czyli mm -hmm. i, i tworzyć i tworzyć. Do, Przynosi nam to, korzyści. czego oczekujemy, co chcemy, tak naprawdę. Dokładnie. Nie? Tak więc ten wątek zostawiamy, ale też liczymy na to, jeżeli nas słuchacie, to dajcie znać może, jakie są Wasze doświadczenia w tym temacie, bo jeżeli je macie, to jesteśmy ich bardzo ciekawi. Um, będziemy lepiej przygotowani do tej przyszłej rozmowy z braćmi rodzeń. Tak? Dzięki Wam. Um, Okej, okay, tak więc yy, wyczerpaliśmy temat yy, tego dbania i rozwoju yy, ciała, jako tego pierwszego elementu, no bo tu o sporcie, no co będziemy gadać o sporcie? No... no każdy musi znaleźć swój. Hmm. Swój, że tak powiem, sposób na to, żeby mieć tą aktywność fizyczną. To mogą być różne rzeczy, naprawdę. No nie każdy robi to, co lubi, po prostu. Tak. Niektórzy preferują rower, niektórzy bieganie, ktoś tam nordic spaciery, walking. kłoki. no naprawdę. Jest a niektórzy. Tak, 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 tak. Niektórzy uznają y, seks za też dobry wysiłek, a chociaż ja bym nigdy tego nie traktował jako sportu, wręcz przeciwnie. <laughs> a może niektórzy traktują, no. <laughs> Ale seks to zawsze połączenie, powinno być serc. No tak. Dokładnie. E, Okej. Okay. Jeku, jak ładnie powiedziane. Oświecony człowiek. Normalnie bije z ciebie ta energia. Serio? Przyćmiewasz mnie tutaj dzisiaj w ogóle. Zagadujesz. Ja już po prostu idę dziś w cień. Dobrze, Monia, w takim razie od, teraz oddaję tobie do popisu. Sobie Ale nie, no ja też uwielbiam ciebie słuchać, i, e, więc dla teraz Ty rozpocznij, proszę, e, i opowiedz o tym, co myślisz o rozwoju i jakby kto, kto pomaga przy rozwoju mentalnym, przy rozwoju umysłu, przy pracy nad świadomością i tak dalej. Bo ty też możesz na podstawie własnych doświadczeń, bo, to, bo Ty tą drogę przeszłaś już, tak? Jesteś w trakcie tak naprawdę. To znaczy, no najpierw to, to trzeba dojść do tego punktu, że potrzebujesz jakiejś zmiany w swoim życiu. Ja taką mm, sytuację w swoim życiu miałam, że e, albo teraz, albo nigdy. <noise> Więc zaczęłam szukać jakichś e, kanałów, e, informacji, e, osób, które poprawiłyby mi nastrój i spowodowały, że poczuję się lepiej we własnym ciele. E, no i tak się zaczęło. Ja już kiedyś Wam wspominałam, że zaczynam od Beaty Pawlikowskiej. Na tamten moment, a to było 10 lat temu. To była dla mnie wiedza przyswajalna i ja wtedy akceptowałam to, co ona do mnie mówiła i poprawiało mi to nastrój bardzo, bardzo mocno ale w trakcie właśnie drogi którą zaczynamy obierać przychodzą inne jeszcze osoby które zawsze gdzieś tam jak włączysz sobie internet to podsyłają ci te algorytmy jakieś nowe treści i szukasz i szukasz i ja uwielbiałam na przykład na niektórych grupach czy też pod filmami na YouTubie czy na grupach facebookowych czytać komentarze wielu osób które gdzieś tam były tak ciekawe, ciekawsze nawet od tej treści y, y, danego postu czy też tego filmu, które powodowały, że z zaciekawieniem szukałam tych osób gdzieś w internecie. I potem się okazywało, że one tyle wiedzą, i tam jest nowa droga dla mnie, nowa wiedza. I szłam dalej i dalej, to jakbym się wspinała, wiesz, po piętrach wieżowca. No, i y, mnóstwo takich nauczycieli miałam po drodze. Naprawdę, bardzo dużo. Nawet nie jestem w stanie ich wszystkich zliczyć, ile tych książek przeczytałam, na ilu szkoleniach byłam, ile materiałów obejrzałam w internecie. Jak jadę w trasę sobie rano wyjeżdżam, to jest, zawsze odpalam YouTube'a i zawsze słucham czegoś ciekawego mhm. albo jakichś nagrań ze szkoleń różnych, na których byłam bo nie słucham generalnie radia w ogóle w sensie takiej muzyki czy wiadomości, nic kompletnie, ale za to wiadomości, które poprawiają moje życie, moje nastawienie do życia i to, jak myślę o tym, żeby sobie tworzyć to życie, no to, to wybieram właśnie takie kanały. Ja mogę powiedzieć o paru osobach, czy też książkach, bo na przykład Joe Dispenza to jest osoba, która poprzez własne doświadczenia doszła do samouleczenia. Bardzo mnie interesował ten temat i też dużo czytałam na ten temat i na jego temat i, i, i tej jego drogi. Próbowałam różnego sposobu medytacji, chociaż to nie jest moja droga, bo ja do. Okej, okay, ale przepraszam, że ci tak przerwę, ale czy przypadkiem Joe Dispenza nie będzie bardziej. Tym przewodnikiem od ducha, o tej, tej, tej tak, części. Tak, ale to bo na tamten moment, kiedy właśnie. Hmm. Y... Czy ty szukałaś, no, tak? Znaczy, hmm. no, no ja szukałam, hmm. bo ty, hmm. ja tych nauczycieli miałam naprawdę bardzo, bardzo wielu. Więc hmm. ten, ta wiedza była też trochę taka chaotyczna, bo trochę z jednej strony coś brałam, z drugiej i próbowałam odkryć, co ze mną rezonuje tak najbardziej. No właśnie o tym mówimy. Więc y, jakbyśmy się mogli tak skupić na tym. I wybrać tych przewodników, e, mentorów, którzy zajmują się głównie świadomością i umysłem, a jakby tych, których, naszym zdaniem, jakby byśmy przypisali do tego rozwoju już duchowego, do tego najwyższego, jakby zostawimy na, na później. Czyli e, ja uważam, e, że nasz e, przewodnik, e, o którym często mówimy, i opieramy też. E, swoje życie tak naprawdę, Neville Goddard. No, jego odkryłam trzy lata temu. Już tak, trzy, okay. cztery. Już tak nie pamiętam dokładnie. No i on i dla mnie jest właśnie takim przewodnikiem mentalnym. Czyli on, on jakby wyczerpał temat wiedzy na temat, wiedzy o umyśle i świadomości, tak? Mhm. Przedstawił nam to na swój sposób, tak? Poprzez chociażby interpretację i analizę Pisma Świętego. Poprzez wskazówki, i to, że dał nam pewnego rodzaju techniki, takie jak wizualizacja, jak dieta mentalna, jak, jak to, żeby właśnie wczuwać się w scenę okay. końcową, poczuć emocje, że to jest bardzo ważne. Tak? Więc to jest nasz taki przewodnik właśnie od tego rozwoju mentalnego, bo Neville Goddard jakby mało poświęcał jakby podczas swojego życia uwagi temu rozwojowi na najwyższym tym poziomie duchowym, tak? E, jakby to nie znaczy, że my nie mówimy o nim źle, po prostu on się skupił na tej części rozwoju człowieka, tak? E, na wyobraźni. Dokładnie. Uważa, że to jest sedno mm, naszego mm, istnienia. Dokładnie. Tak więc moglibyśmy tam e, do, jakby przypisać Nebila Godarda. Teraz jesteś ty zafascynowana pewną osobą, kobietą. E, Florence. Tak. A powiedz trochę o niej, bo, bo ty wiesz więcej. Florence Kowelshin, No to jest też osoba, która ja się dowiedziałam o niej z pewnego źródła internetowego i zaczęłam tak drążyć temat, ale powiem szczerze, że na początku no, nie mogłam znaleźć nic po polsku, więc też no, nie mogłam się dowiedzieć, jakie są przekazy takie naprawdę jej. I dopiero odkryłam książkę, tłumaczenie jej książek. Generalnie to zdałam sobie sprawę, że. No to jest osoba, która dużo ciekawych rzeczy mówi, zwłaszcza skupiając się na kobietach, bo ona się skupia przede wszystkim na takim przekazie dla, do, do kobiet. Może to tłumaczenie jest takie po prostu, nie, polskie, mhm. które jest skierowane do kobiet, ale no, powiem szczerze, że mega mi to otworzyło oczy e, na to życie, które się tutaj toczy i jak można sobie świetnie to wszystko układać po swojemu. Czyli jest to skarbnica pewnego rodzaju wiedzy i, i jakby tak. takich takich. Ale, znaczy może konkretnie zapytasz o co ci konkretnie chodzi, jeżeli chodzi o tą florę, to ci powiem. Gdzie <laughs> chodzi mi o to, czy ona ma e, czy ona ma jakieś, e, wiesz, tak jak Neville Goddard nam dał e, konkretne techniki. Tak? Chociażby e, ostatnio rozmawialiśmy, kiedyś, nagramy o tym odcinek, chociażby na przykład te nożyce korekcyjne, czyli ta rewizja i tak dalej. Mhm. On o tym też mówił podczas swoich wykładów. Um, więc, I to da, działa, ja wiem, okay. bo ja na Aha. własnej skórze przetestowałam Aha. nożyce korekcyjne, tą, tą, hmm. tą rewizję. No naprawdę, powiem szczerze. Masz że, chyba że... post taki na ten temat też na, w swojej grupie Założone Babki tak, na Facebooku, tak, tak, tak. do której Jest. was oczywiście też zapraszamy. Um, i, I na ten temat na pewno nagramy, od, nagramy odcinek. Natomiast, czy Florence dała jakby w tym w tej książce którą masz którą czytasz czy też daje jakieś narzędzie jakieś podpowiedzi a Jak sobie radzić z różnymi życiowymi sytuacjami? Takimi? Ale ona mówi podobnie jak um, Neville, bo oni pochodzą jakby z tych samych tam um, czeluści, że tak powiem, rozwoju. Znaczy, oni są związani z ruchem, Znowu, z ruchem myśl. nowej myśli. Tak, tak. tak I tak. Florence cowell y, żyła troszkę przed, przed ale oni się gdzieś tam przeplatały, zazębiały się to te ich w tym, życia. Tak, mhm. tak, tak. Y, znaczy, ja powiem tak, ona ma proste podejście do życia. Po prostu mówisz to, co chcesz mieć, czyli skupiasz mhm. się na tym i energię y, kierujesz. Na to, czego chcesz, że mówisz coś z pewnością, że przychodzi do niej kobieta i mówi, że ma tylko 8 dolarów w kieszeni i tak naprawdę nie ma pieniędzy. I nie wie, co się dzieje, jak y, stworzyć sobie lepsze sytuacje w życiu. I ona mówi: To słuchaj, to wydaj te 8 dolarów na siebie, tak, z taką intencją, że za chwilę przyjdzie więcej. Idź, kup sobie super lunch, y, kup najlepsze jedzenie, wydaj to wszystko i pomyśl, że za to, że wydasz teraz te 8 dolarów, za chwilę dostaniesz coś więcej. I ona właśnie w ten sposób tłumaczyła kobietom, że nie można sobie y, umniejszać, nie można. Że, że ten świat tak działa na przykład, że jeżeli kupujesz sobie nawet y, drogie produkty typu biżuterię, to musisz z tą biżuterią chodzić, pokazywać ją, y, cieszyć się z niej, a nie chować ją, jej w skrzatu gdzieś tam w jakichś y, szkatułkach i, czy pudełeczkach, bo też taki przykład podawała kobiety, która... 60 bransoletek, bardzo drogi sobie kupiła, ale ich nie nosiła, tylko je chowała, i to spowodowało, że straciła wszystko, została okradziona, hmm. ponieważ ta energia była tak skupiona. Ona tak dużo przykładów tam podaje. Miała tam też fajnych. pewnie przekonanie, że musi je chować, bo wszyscy krad, bo zaraz ktoś jej ukradnie, tak? Nie, bo ona, nie, nie właśnie nie? nie. Ona mówiła o tym, że ona kupuje dla takiego samego kupowania, a nie cieszenia się, bo hmm. my też to, co w życiu zdobywamy, musimy. Po części mieć tą wdzięczność za to, że to mamy, że cieszyć się z tego. Bo to takie krycie, chowanie, gdzieś chomikowanie, a nie cieszenie się tego, bo to jakby częścią życia jest radość z tego, co zdobywamy, to, to chowanie powoduje, że no gdzieś nam ta, ten przeświat to zabiera w pewnym momencie, bo nie cieszysz się z tego, no to bach, mm. pojawia się złodziej. No tak. No, to... Tam jest dużo, mnóstwo różnych przykładów. Jakbyś hmm. mi powiedział wcześniej, to bym sobie zapisała na kartce. nie, no okej, okay, okej, okay, bo my, my te odcinki nagrywamy często… No spontanicznie, e, dlatego tak Tak, właśnie... wybieramy temat, wybieramy temat i wątek i, i wtedy też, jeżeli nie mamy takiego scenariusza rozpisanego, to tak naprawdę jesteśmy prawdziwi, i autentyczni, w to wierzymy jakby tak, bo to wszystko płynie z wnętrza naszego, tak? To jest taki przekaz prosto z serca. Ale też na marginesie musimy wam trochę zdradzić tajemnicę, bo jakby sukces książki Moniki Manifestacja Miłości w 12 krokach jest jakby jest jakby już faktem. <noise> e, do, tak, y, potwierdzają, potwierdzają to zainteresowanie książką i, i to, ile osób już tą książkę ma, a chociażby w wersji e-bookowej, e, czy też w wersji drukowanej, bo taka też już jest dostępna, a niedługo się pojawi audiobook. Ale jakby rozochoceni jakby tym, e, tym sukcesem. Mamy kolejne pomysły, i między innymi, poza tym, że pojawi się jakby trochę, można powiedzieć, kontynuacja tego wątka, a właściwie kontynuacja książki skierowanej dla kobiet, ale o tym jeszcze nie będziemy mówić do końca, nie ujawnimy jeszcze szczegółów, ale ujawnimy rąbek tajemnicy związany z Florence, że przygotowujemy się do tego, aby stworzyć nasze polskie tłumaczenia tak, jej, jej, jej książek. książek, które będą opatrzone w komentarz Moniki. E, jako taki e, gotowy przewodnik, taki też do, do tego, nie tylko żeby, żeby się rozwijać mentalnie, ale też żeby sobie radzić w życiu z różnymi sytuacjami, które życie jakby przed nami stawia. Nie? E, więc, e, więc na pewno będziemy o tym trąbić, będzie głośno, będziemy wam wyłazić z lodówki, jak to już będzie gotowe. <zysy> Okej, okay, więc jakby tych y, przewodników y, mentalnych, y, takich, o jeszcze Joseph Murphy na przykład też. Y, no to była super książka, którą przeczytałam. Potęga podświadomości. Tak, 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 to tak, y -y. się też zaczęło dziać w mojej głowie. Y -y. Więc tutaj też mamy, mamy tych y, myślicieli, tak, bym też tak mógł nazwać, którzy zajmowali się tą strefą, jakby tym, tą, tym drugim elementem jakby w tej naszej kategorii. E, natomiast tą trzecią kategorią będzie już ten rozwój duchowy, już mówimy o mistycyzmie, o oświeceniu pełnym, tak? Czyli, e, no właśnie, m, kogo byśmy tu mogli e, jako takich znanych mistyków oświeconych, e, to chyba numer jeden, no, to Jezus Chrystus. Tak. No tak, znaczy, no, tak no, no tak, najbardziej mm, oświecony człowiek, mm, mm. jaki do tej pory chyba istniał na świecie. Tak, tego pana nie trzeba przedstawiać. Mm -hmm. Każdy dokładnie zna. I od razu też Wam mówimy, słuchajcie, to, to nie jest program religijny. My szanujemy i oczywiście żadnych uczuć religijnych nikogo nie, nie, żadnych uczuć religijnych nie obrażamy, ale mamy jakby też swój pogląd na ten temat. Tak? Chociażby nawet studiując nauki Nevillea Goddarda, przyjmujemy pewnego rodzaju inne założenia niż te, które za, są przyjmowane przez chrześcijan, na przykład. Tak? Mhm. Oczywiście wszystko jest w imię wyższego dobra i w imię miłości. Jakby cały czas kieruje nami miłość, miłość do siebie, miłość do całego świata. Więc, więc jakby tutaj przekaz jest bardzo prosty. Więc Jezus Chrystus jest takim i, i Buddha, bo oni byli na tym samym mniej więcej poziomie jakby tego oświecenia, naszym zdaniem, oczywiście, to z tamtej, z tego źródła. To z tego źródła można czerpać y, wielką wiedzę i y, poprzez studiowanie y, chociażby pisma Świętego Nowego Testamentu, ale z tą myślą właśnie, z tym innym nastawieniem. Z tą nastawieniem, nową myślą. Z tą nową myślą. Właśnie, tak, to, tak, tak. To, na, na tym się opierają właśnie hmm. też książki właśnie Florence i y, naszego Nevilla. Bo oni bardzo fajnie sobie to na swój sposób przetłumaczyli. Taki bardzo moim zdaniem przydatny w życiu po prostu. Że te wszystkie święte pisma zostały tak napisane, że zwykły szary człowiek nie jest w stanie sobie tego normalnie przetłumaczy. Znaczy, ja nie rozumiałam tego, co czytałam, bo hmm. ja czytałam Pismo Święte i przyznam szczerze, że trudno mi było to pojąć, co tam jest napisane i zrozumieć. Dopiero jak przeczytałam te książki Neville'a i Florence, to zdałam sobie sprawę, że no, to jest dobra droga. Hmm. Więc moglibyśmy tutaj, e, nie wiem, może e, ty znasz jakichś tam tych mnichów tybetańskich? Oni też tam są tacy znaczy, z no, ja tego ostatnio, ducha, duchem się od, zajmują. To nie? się zajmuje na przykład taki sadguru. Mm. To jest taki człowiek, który no, tak fajnie wygląda. Wygląda jak taki y, zarośnięty, siwa broda i mm. w ogóle siedzi w mm. takich sukmanach, w pozycji mm. lotosu na przykład i opowiada różne rzeczy, On prowadzi wykłady i też mm. odpowiada na różne pytania e, ludzi. To jest taka osoba, y, moim zdaniem był to Osho, y, Mojo? Moji. Moji, Moji. Moji. Jamajczyk, Jamajczyk taki. No, 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 bardzo lubię no, To lubi są ja takie osoby, które są one takie i, i, i odkryłam też kilka i innych osób, których imion nie pamiętam, ale to tak to uduchowienie, właśnie to widać po człowieku. Mhm. On inaczej wygląda, się inaczej porusza, się inaczej ubiera. Ci ludzie są mega tacy. Bo on kocha. Inni. Bo on wszystko kocha. Wszystko inni, i oni tak. Na wszystko, mhm. co patrzą, patrzą z takim, takim, nie wiem. z miłością. Z miłością, ale z tak. takim uśmiechem. I oni są wiecznie pogodni, mhm. naprawdę. I tam nie ma spiny, mhm. nie ma pędu, tam wszystko jest powoli. I wszystko w odpowiednim czasie. No, bo ja to tak rozumiem, że jakby to największe przesłanie oświecenia jest takie, że Twoją jedyną intencją, słuszną intencją, powinna być miłość. I ona jest jedyną, jedyną słuszną drogą, drogą, tak naprawdę, w życiu. E, jeszcze mi przychodzi na myśl właśnie. E, ten, którym się ostatnio zafascynowałem, czyli David Hawkins. Mhm. Nie mylcie z tym panem od e, fizyki kwantowej e, czy tam. E, no bo on był chyba. Jak on się nazywał inaczej, Hawkins, ten, ten na wózku. No ja wiem, wiem, ale no widzisz. Okej, okay, od czarnych dziur i tak dalej. E, jakby David e, Hawkins, e, psychiatra który, i właśnie przewodnik duchowy, e, moim zdaniem, oświecony. E, z, właśnie z Podjąłem też studia, jakby jego nauk, jego prac, i, i my na pewno będziemy z moją to razem też przerabiać, więc będziemy się z wami też dzielić na bieżąco tą wiedzą i tymi doświadczeniami. Więc ma, mamy trochę to połapane. My oczywiście, poprzez ten wątek i temat, chcemy was trochę sprowokować do tego, żebyście pro, propozycje swoje nam też podsyłali. Jakby. Tych z jakich przewodników. źródeł czerpiecie w ogóle ta, ta, wiedzę, ta. Nie? I czym się kierujecie mm -hmm. i czego szukacie w ogóle, tak naprawdę. Tak, bo zarówno tych y, przewodników, mentorów jest dużo więcej niż y, ci, których, których wymieniliśmy, y, więc czekamy na to, jak wy uzupełnicie naszą listę. I jakby postarajcie się też skategoryzować, jakby, tak? Czyli do jakiej kategorii przypisujecie tego konkretnego człowieka, tak? Czyli czy to będzie do rozwoju fizycznego, do rozwoju mentalnego, czy do rozwoju duchowego. I mam nadzieję, że tutaj będzie fajna dyskusja z korzyścią dla nas wszystkich, bo każdy szuka inspiracji, każdy szuka odpowiedzi. I a propos szukania odpowiedzi, to efektem mojego też mojej przemiany jest znalezienie odpowiedzi na jedno ważne pytanie. A brzmi to tak. Że wszystkie odpowiedzi na moje pytania są już we mnie. O, oh, wow, naprawdę jesteś oświecony. Wszystkie odpowiedzi na moje pytania są już we mnie, na poziomie nawet komórkowym. Ja muszę pracować tylko nad tym, żeby uzyskać do nich dostęp. I tyle. A wy będziecie na bieżąco w tych wszystkich naszych dokonaniach. I moich też. Wystarczy, że będziecie nas słuchać, śledzić i. I podziwiać. No, ja jestem sama ciekawa, do czego my dojdziemy. Serio. To jest nasza droga rozwoju i zobaczymy. Tak, tak. Co bo nas i przyznam szczerze, kiedy zaczynaliśmy ten podcast, to dla mnie oświecenie było równoznaczne z tym, że wiesz, biorę rower sobie, demontuję tylne koło w tym rowerze. Zamiast tego tylnego koła montuję tam alternator z malucha, zaczepiam do tego łańcuch, siadam na rower pedałuje, alternator poprzez pedałowanie wytwarza prąd, który poprowadzony jest kabelkiem do żarówki, która się zaświeca. Nie, nie mogę, ty to masz pomysł. Także e, to było dla mnie, tak rozumiałem, oświecenie w momencie, kiedy zaczynaliśmy. E, dzisiaj chyba już teraz wiecie, po tym odcinku i po tej rozmowie, e, no, że się sporo zmieniło. Zgadza się, potwierdzam, potwierdzam. Słuchajcie, no, zapraszamy was też, e, musimy o tym też wspomnieć, e, na e, naszą stronę, na stronę założeni.pl. E, na tej stronie znajdziecie sporo ciekawych treści, bo są e, bezpłatne e, treści dla was do pobrania. E, mam na myśli tutaj fragment książki Moniki, Manifestacja miłości w 11 krukach. Jest to poradnik przeznaczony głównie, dla kobiet, więc zapraszam. A panowie, jeżeli chcielibyście się czegoś dowiedzieć o kobietach, no to też jakby nie stracicie. Jak nie. Kilku panów kupiło dla swoich kobiet, więc... O, o, no to świetnie, albo Ta, i tak. W prezencie. E, tak, znajdziecie tam też darmowy e-book pod tytułem Rozmowy z Nevillem, Rozmowy o Miłości. E, to też jest bardzo ciekawa e, pozycja i też możecie ją pobrać tam oczywiście bezpłatnie. Możecie też kupić e, książkę całą Moniki w formie e-book albo w formie drukowanej, co też będzie dla nas bardzo miłe, bo dzięki temu wspieracie naszą działalność tą, którą robimy tutaj na podcaście Monie Stacja i, i tą wydawniczą, którą tak naprawdę rozkręcamy teraz, bo mamy sporo planów i, i jest ta dobra energia do tego wszystkiego. No to jest bardzo mega ekscytujące, naprawdę. Tak. Dokładnie, tak więc bądźcie na bieżąco. O czym jeszcze chcemy wspomnieć po takiej przerwie? O tym, że mamy te grupy dwie. Yy, dla kobiet, osobna grupa dla kobiet, gdzie dziewczyny jesteście tam w swoim gronie i tam możecie sobie tam wszystkie rzeczy omawiać. Yy, nawet o nas możecie gadać bez nas. Ja obiecuję, yy, jakby ja tam nie, zagl nie zaglądam, absolutnie mhm. nie. Ja yy, mam swoją grupę. Wy się nazywacie Założone Babki, a ja sobie założyłem, właśnie, ja założyłem Sceptycy. I, no i ja nie wiem, no nie muszę to zmienić, i... zmienić teraz właśnie. Ja muszę teraz zmienić nazwę grupy, bo to już nie jest grupa sceptyków, tylko. Ym... A skąd wiesz? Bo może akurat ty już będziesz a właśnie, taki, wiesz, a ja... przebudzony, ale sceptycy będą chcieli się przebudzić, więc będą tam wchodzić. Dokładnie. A to właśnie. I ja i będę, i będę ich przemieniał. Nazwę. I będę im pomagał się przebudzić w takim razie. Nie be... na siłę, pamiętaj, nic nie Pom Pomagał, pomagał, nie zmuszał. Mm. E, roz, wiesz, jakby pokazywał możliwości różne. E, dobrze, może to i tak, i tak faktycznie to ma sens, żeby to tak zostało, bo wtedy e, tych sceptyków może uda mi się zgromadzić do tej grupy i kto wie, może ktoś tam się z tych sceptyków przebudzi. A przebudzenie jest przepiękne, jest. u Uskrzydla. Jakby czujesz się lżejszy. Tak, wygląda inaczej. Tak, dokładnie tak. <noise> e, no i co? Bądźcie z nami. E, za tydzień kolejny odcinek. W środę, obiecujemy. Sorry, że mnie tak mało dzisiaj było, no ale Paweł chciał sobie pogadać. Jak dużo gadałaś. No nie. Cały mógł. mental ogarnęłaś. Oj tam, no. oj tam. Nie, super To było. ma to końcówka do ciebie jeszcze należy. Nie, no Dawaj. dobrze, Dawaj. jest okej. Okay. A chcemy o coś zapytać dzisiaj Nawila jeszcze naszego? Jakieś jedno pytanie do niego? Możemy. No to ty wymyślaj. OK, to Neville, powiedz mi, proszę, jak według Ciebie i Twoich nauk wygląda różnica między rozwojem fizycznym, mentalnym i duchowym? Rozwój fizyczny, mentalny i duchowy stanowią trzy kluczowe obszary wzrostu i rozwoju osobistego, z których każdy odgrywa unikalną rolę w naszym życiu i wpływa na nasze doświadczenia na różne sposoby. Rozwój fizyczny odnosi się do zmian Twojego ciała i Jego zdolności. Dotyczy to nie tylko wzrostu i rozwoju ciała w okresie dzieciństwa i adolescencji, ale także utrzymania zdrowia i sprawności ciała przez całe życie. W kontekście moich nauk ważne jest, abyś pamiętała, że ciało jest świątynią wyobraźni i uczuć, a zatem utrzymanie zdrowia fizycznego wspiera zdolność do manifestowania życia, jakiego pragniesz. Rozwój mentalny obejmuje nasze umiejętności poznawcze, takie jak myślenie, rozumowanie. I rozwiązywanie problemów. To również dotyczy sposobu, w jaki postrzegamy siebie i świat wokół nas, a także naszych przekonań i wartości. W kontekście moich nauk, rozwój mentalny jest kluczowy, ponieważ to właśnie poprzez nasze przekonania, myśli i wyobraźnie tworzymy naszą rzeczywistość. Dbając o rozwój mentalny, otwierasz się na większą świadomość swojej boskiej mocy tworzenia. Rozwój duchowy. To poszerzanie naszej świadomości siebie jako duchowych istot i naszego połączenia z uniwersalną energią miłości i twórczości. To dążenie do głębszego zrozumienia naszego prawdziwego ja i celu naszej duszy. W moich naukach rozwój duchowy jest fundamentem, ponieważ uznaję, że wyobraźnia i uczucia są boskimi narzędziami, które pozwalają nam przejawiać nasze życzenia i żyć w zgodzie z prawem założenia. Podsumowując, ja, Neville Goddard, radzę ci zrozumieć, że te trzy aspekty rozwoju fizyczny, mentalny i duchowy są ze sobą głęboko powiązane i wzajemnie się na siebie wpływają. Praca nad jednym obszarem może wpłynąć na pozostałe, a harmonijny rozwój we wszystkich trzech obszarach prowadzi do pełniejszego i bardziej spełnionego życia. Pamiętaj, aby pielęgnować każdy z tych aspektów, ponieważ razem tworzą one całościowy obraz Twojej istoty, umożliwiając Ci manifestować życie, o którym marzysz. Jak zawsze, moi drodzy, nasz Neville służy dobrą radą i warto czasami się zatrzymać też w tym momencie i nie opuszczać naszego podcastu, bo to zawsze jest wartość dodana te słowa, które jakby on też przesyła nam w odpowiedzi na nasze pytania. Tak więc, Nevil, dziękujemy Ci bardzo. Wrócimy do Ciebie z kolejnymi pytaniami e, za tydzień. Natomiast my chcemy Wam podziękować razem z Monią za kolejny wspaniały czas, który spędziliście razem z nami. Mam nadzieję, że się nie nudziliście. Tak, dokładnie. Jeżeli macie pytania, jakieś sugestie, to piście do nas. Jesteśmy otwarci, jesteśmy też dla Was. No, taka jest też nasza misja. Im więcej nas, przebudzonych ludzi, tym lepiej. A w kupie sił, a wysyłamy wam dużo pozytywnej energii dokładnie pamiętajcie a propos kupy że trzeba być jak papier toaletowy i trzeba się rozwijać ale <grym> ostatnio mówiłeś, że nie jesteś papierem ale teraz no. widzisz, wszystko się zmienia wow, no jednak, jak to, życie zaskakuje każdy dzień jest nowym, nowym początkiem dokładnie, trzymajcie się bądźcie szczęśliwi, bądźcie uśmiechnięci i niech wam słońce świeci każdego dnia, dziękujemy za to trzymajcie Dzięki wielkie, pa ciao, ciao Ciao, ciao nie mówiłaś. Ciao, ciao!